Anna Lewandowska opublikowała w mediach społecznościowych bardzo wyjątkowe nagranie. Pokazuje na nim, co tak naprawdę jest dla niej ważne w życiu. Internauci, którzy udzielili się w komentarzach, nie kryli wzruszenia, jakie wywołał u nich ten materiał. Jak Anna poznała Roberta Lewandowskiego, trenerka i kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski poznali się w 2007 roku i z ich relacji wynika, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Sportowców połączyły różne zbiegi okoliczności, związane nawet z tym samym miejscem, do którego udawali się, aby poćwiczyć. Nasze pierwsze spotkanie było zabawne. Robert myślał, że gram w tenisa albo tańczę w balecie. Kiedy się dowiedział, że trenuje karate, z początku nie uwierzył. Powiedział mi, że ma na imię Andrzej. Umówiliśmy się w kawiarence przy Chmielnej. I okazało się, że ćwiczymy w tym samym miejscu, wspominała początki Anna. Para rozpoczęła wspólne życie i po 4 latach od spotkania, Robert oświadczył się ukochanej. Celebryci wzięli ślub w 2013 roku i doczekali się 2 córeczek, Klary oraz Laury. Po ślubie poczułam, że rzeczywiście jesteśmy ludźmi, którzy rozumieją się bez słów, którzy żyją dla siebie wzajemnie, wspierają się na każdym kroku, wyznała Anna w rozmowie z Viva. Nagranie Lewandowskich wzruszyło internautów. Trenerka opublikowała na Instagramie, na którym obserwuje ją ponad 5 milionów użytkowników, wyjątkowe nagranie. Na filmie możemy zobaczyć, jak kobieta spaceruje po plaży z ukochanym. Para trzyma się za ręce, przytula i daje sobie buziaki. W tle słyszymy dźwięk ze słowami: to, co jest najpiękniejsze w życiu, to nie rzeczy. To ludzie i miejsca, wspomnienia i obrazy, uczucia i momenty. Internautów bardzo wzruszył opublikowany materiał. W sekcji komentarzy od razu posypały się miłe słowa, jakie słodkie, totalne słodziaki, najlepsi, cudowni, przesłodcy. Nie brakowało również emotikonek z serduszkami.